Cześć, witam serdecznie wszystkich z tej strony, pan Rybka. To dzisiaj jestem właśnie przy gupikach. Nie wiem, czy uda mi się wam pokazać, jak młody narybek gupika się pięknie już wybarwia. Także próbuję wam to pokazać, ale nie wiem, czy mi się to uda. W tym akwarium wszystko super. Zobaczcie, jaka klarowna woda. Tu widzicie same młodziutkie gupiki. Pełno jest tego. Jeszcze są mniejsze. Co jeszcze chciałem powiedzieć właśnie, Artur, do ciebie się właśnie zwracam, bo jak zwykle coś muszę zawsze sknocić i niechcący, jak słuchałem twoją pocztę głosową, po prostu usunąłem twój numer telefonu. Jakbyś mógł, to zadzwoń do mnie, to się umówimy i jakoś ci ten prezent wyślę. Dobra, a teraz przejdziemy właśnie do tych gupików. Słuchajcie, tu właśnie te samce. Wszystko pięknie żyje. Super, bardzo się cieszę. Także to jest właśnie ten akwarium od mojej Żanety, córki. I dziewczyna ma, jak to się mówi, rękę. Ma rękę do gupików. Spróbuję wam może przybliżyć. Tak z ręki kręcę. I teraz będę nagrywał. Spróbuję to jakoś wam wszystko połapać. O, tu właśnie młode gupiczki, ale to szybko pływa. Holender. Nie wiem, jakoś tak spróbuję. Tam takie mniejsze są, widzicie. Tu samiczka. No jak sami wiecie, no gupiki się kocą na potęgę. Postaram wam się to jakoś tutaj połapać. Jak mi się uda. Wszystko młodziutkie tu, zobaczcie. Pełno ich tutaj jest. Samiec. Dzisiaj właśnie Darek z Rudy był, przywiózł mi dla nich specjalne. Zrobił jedzonko. Także Darek, dziękuję ci, koleżko. Ma chłopak trochę pojęcia. To mi przywiózł. Tu macie, o, wszystko młodziutkie. Tu samiec. O. Elegancko, wszystko elegancko. Tam się jedna właśnie, o, czekajcie, to wam złapię. Też samczyk. A teraz może z daleka. Jakoś tak. Właśnie tam pod tym anubiasem się chowają. Zaraz będziecie widzieć może. No tutaj się właśnie kocą na potęgę. Te rybki. Gupiczki. No i tak pływają, uciekają. No może same na... Może od dalej będziecie bardziej lepiej widzieć. Sorry, że trzęsę, ale z ręki kręcę. O. I to tak właśnie teraz w tym akwarium wygląda. Wszystko żyje. Nic tu się nie dzieje. No po prostu dobrze trafiłem, widocznie. Dobra, teraz przejdziemy do mojego zbiornika, bo obiecałem, że powiem troszeczkę na temat roślin i na temat mieczyków. Także robię kratkę stop. I jesteśmy właśnie przy moim zbiorniku. Jak tutaj kolega zauważył, wczoraj nawet ja nie zauważyłem, wielki szacunek dla ciebie, kolego, że coś mi się okociło. I faktycznie okociła mi się platka. Platka mi się okociła. A tak właśnie zauważyłem, że ten samiec ją ganiał. Ten tutaj. I
co to z tego wyjdzie? No coś fajnego na pewno, coś fajnego. To jest, słuchajcie, samiec, no tak mówią na niego, czarny. Ale to mi się wydaje, że to jest, no z czarnych, bo to brałem z czarnych. Był w zbiorniku z czarnymi mieczykami. No i cóż, teraz wam powiem właśnie, tutaj też się mnie pytali na komentarzach, co ja robię, że te roślinki rosną. Naprawdę szczerze wam odpowiadam, nic nie robię, nic nie dodaję, nic nie nawożę. Tu jest sam żwir, nic poza tym, zobaczcie. Sam żwirek, trzymam na żwirku. Tylko moim zdaniem trzeba kupować takie rośliny, które są mało wymagające, bo są rośliny, które naprawdę potrzebują nawożenia, bo inaczej w akwarium po prostu nie przetrwają takie rośliny, które wymagają nawożenia. Ja wam powiem, co mam tutaj. Mam tutaj tak, kryptokoryna wysokopienna, karbowana. Tu jak widzicie, tu troszeczkę mechu przywiozłem. Patrzcie, jak mi się rozrósł. Tam tak samo mi się rozrósł. Co tu jeszcze mam? Jak sami widzicie, tu mam Anubiasa. Cały korzeń zarósł. Tu wsadziłem jednego Anubiasa. On rośnie do 50 cm w górę. Ten Anubias. Wsadziłem go po prostu do żwiru. I zobaczycie, że będzie rósł. Tu mam, jak dobrze mówię, wągrodka, roślinka. Ta. Pokażę może jeszcze z tej strony. To jest wągrodka. A jak się mylę, to mnie poprawicie najwyżej. Co zapomniałem właśnie, to nazwy tej roślinki. A tu jest tak, żabienica. Tylko każda ma inną odmianę. Tu jest żabienica, tu druga jest żabienica. Z tyłu na korzeniu też tam widzicie, dalej jest Anubias. Tu też na tym korzeniu jest Anubias. I pokażę wam teraz żabienicę, którą po prostu dzisiaj będę ucinał i będę wkładał do żwiru. Tu ma korzenie. Spróbuję wam przybliżyć. Widzicie? I tu się ucina tą łodyczkę i te korzenie, co tu wystają, wkłada się w żwir. I nie wolno ich dotykać. Niech ona se rośnie w spokoju. Tutaj wypuszczam następny, ale tutaj jeszcze zostawię. Tu jeszcze zostawię. Niech troszeczkę podrosną te korzenie. I też do żwiru. I to jest cała u mnie filozofia. Wiadomo, że słuchajcie, ja mam, nie miałem po prostu jakiś czas planta, bo po prostu te planty, belki są bardzo drogie, a przywiozłem właśnie od kolegi sobie planta, ale ledówkę, ledową. I tak jak mówiłem na filmiku, postawiłem sobie na, po prostu na szybach akwarium. Bo ja nie mam pokrywy, ja mam robione akwarium, przesuwane szyby i tak mam robione właśnie i postawiłem na razie na takich stópkach. No ale może będę miał zrobioną taką specjalną belkę, do której będę mógł sobie przykręcić właśnie tego planta. A tak cały czas miałem na sun. Cały czas sun świeciłem. Ale słuchajcie, no ten plant na pewno coś daje. Na pewno coś daje. Bo to jest właśnie specjalnie tylko dla roślinek po prostu światło. No mam tutaj planta i sun, nie? No i to tak świecę. No ale zmniejszam właśnie troszeczkę tego światła. Na zmianę wyłączam, bo po prostu nie chcę, żeby po prostu...
Chociaż nawet bym chciał, żeby ten na przykład komin mi zarósł mchem. Znaczy nie mchem, tylko tym, no co, zapomniałem i wyszło z głowy, widzicie, tak to jest. Ale dobra, co przypomnę, wam powiem. No i cóż tu jeszcze wam pokazać. Właśnie, teraz mi się przypomniało, właśnie tutaj ktoś mi pisał w komentarzach, że ma mieczyki i nie chcą mu się kocić. Mieczyki muszą mieć już swój, jak to się mówi, po prostu dorosnąć do rozrodu i właśnie do tej osoby mówię, nie wiem ile masz tam temperatury w akwarium, ale jest taka prawda z mieczykami, czy z molinezjami, jak im podkręcisz po prostu, jak masz już dorosłe mieczyki, oczywiście samice i samce, jak im podkręcisz temperatury, żeby wyższa była, po prostu cieplejsza woda, to one po prostu ci się będą kocić na potęgę. Także tutaj, jak zaraz wam złapię, to mi się okociła jedna molinezja i właśnie platka zmieszana z czarnym mieczykiem. Naprawdę te mieczyki są piękne. Na przykład tutaj jest super. Ten jest piękny. Tu mam tych samców aż 3 czy 4 nawet. To już dla mnie to jest za dużo tych samców. No ale będę widział, no jak zobaczymy, jak będą dorastać. Tu też już samiec wychodzi. Zaraz wam pokażę. Tutaj wychodzi samiec. To najwyżej zamienię się z kimś. Dobiorę sobie samiczek i tyle. Tu już mamy 11 minut. Także jak masz dorosłe mieczyki zdolne już do rozrodu, a jak nie chcą ci się kocić, to po prostu tak, albo jest samiec do kitu, albo po prostu spróbuj 2-3 stopnie podkręcić temperatury i na 100% będą ci się kocić. Tyle co mogę powiedzieć. Tu mam jeszcze roślinkę, zobaczcie sobie. To jest właśnie roślinka lotos. I słuchajcie, taka jest prawda, że on mi po prostu, ten lotos, nie chciał rosnąć. Stała w miejscu. Tu wam tak pokazuję. Ale jak dałem tego planta, zobaczcie, nabrała kolorów. I tu już do góry mi pomalutku idzie, nie? Także ten plant coś daje, na pewno. Ale na pewno nic nie nawożę. I zobaczycie za jakiś czas, jak tu będzie wszystko zarośnięte tymi roślinami. Możecie cofnąć się na inne filmiki. Nie nawoziłem niczym, naprawdę. Naprawdę, nikogo tu nie kłamię. A jakbym nawoził, to bym powiedział nawożę i tyle. No i proste, nie? To po co mam kłamać? Tutaj zobaczcie, kryptokorynka. Kryptokorynka. Malutka szczepeczka była. Podrywałem, pozostawiałem sobie i zobaczcie, jak mi tu urosło. Pięknie, już do góry idzie. Tam też ze szczepek już idzie, patrzcie, jak urosła na tafli. No i dobra, no chyba będzie na tyle. I chciałem właśnie powiedzieć, że szykuje się po prostu projekt akwarystyczny. Ale nie mogę wam zdradzić po prostu tego. Sami zobaczycie, sami usłyszycie, także tylko tyle mogę powiedzieć. No i cóż, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że już na YouTubie będzie koleżeństwo. Bynajmniej na YouTubie akwarystyczne, tylko o rybkach. Tak bym naprawdę chciał. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich. No i wybaczam tym, co tak nawet na mnie źle piszą, bo warto niekiedy wybaczyć. Także ZybiGB, możesz wchodzić jak chcesz. Ja jestem człowiekiem, który potrafi wybaczyć. Także naprawdę, chcę, żeby było dobrze. To jeszcze wam z góry pokazuję wszystko. No powiem wam szczerze, że jeszcze mi nie pasuje, bo tu jest za mało tego, ale to się wszystko rozrośnie i będzie wszystko gitara, nie?
Także pozdrawiam wszystkich serdecznie i do następnego filmiku. Cześć.